Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie taki super filmik. Postanowiłem, że muszę się z wami podzielić tym sposobem, bo on jest po prostu genialny. Ktoś mi napisał kiedyś w komentarzu, jak otwierać zasilacze do laptopów, tak żeby po prostu wszystką tą obudowę otworzyć bez męczenia się. Nie uwierzycie, ale kiedyś tak się męczyłem, żeby otwierać takie obudowy od zasilaczy, że to sobie nawet tego nie wyobrażacie. Kiedyś jeszcze tam pisałem tam takie różne opisy, recenzje do takiego sklepu komputerowego i gościu mi zostawił, kurde, w spadku, że tak powiem, całą reklamówkę różnych zasilaczy, niektóre dobre, niektóre kable poucinane i między innymi jakieś takie Toshiby, Dellowskie zasilacze z uciętym kablem tutaj. Dobra, powiem wam sposób, który pozwala na otwarcie takiego zasilacza. No po prostu to jest bajka. Wiecie o co chodzi? Smarujecie tutaj, idziecie na stację benzynową, kupujecie sobie litr benzyny, smarujecie potem pędzelkiem wszystkie te szczeliny, co ma zasilacz. Tak czekacie gdzieś około minutki, żeby to tam wsiąkło. I powiem wam tak, pierwszy zasilacz Toshiby. Jak widzicie, coś takiego. Chyba jedne z najprostszych do otwarcia, można tak powiedzieć. Otworzył się jak po maśle. Po prostu, no, coś pięknego. Bajka, bajka, bajka. Potwierdzam, że nalanie benzyny, te szpary pomaga i to tak w otwieraniu zasilaczy od laptopów, że to jest po prostu w szoku. Jestem w szoku. I teraz wyobraźcie sobie ten zasilacz, ten typ Dellowskich. On już jest otwarty, ja go już otworzyłem. Ale to są generalnie tak cholernie ciężkie do otworzenia obudowy, że to jest masakra. Po zastosowaniu benzyny, tutaj, w tej wnęce, gdzie są te kable takie, które można sobie tam, czy kable, takie gumki, które można sobie ten zasilacz gdzieś tam przymocować, to po podważeniu od tej strony to się otworzyło po prostu jak pudełko po bombonierce jakiejś. Patrzcie. Nic, zero praktycznie uszkodzeń. Po prostu ta benzyna wsiąka tutaj w te szczeliny i ten jakby, nie wiem co tam jest, klej jakiś, no rozpuszcza go jakby, nie? Coś pięknego. Ja sobie w ogóle ten zasilacz będę chciał wykorzystać do pewnej rzeczy i nawet go teraz sprawdzę. Specjalnie to jest Dellowski zasilacz. On ma tutaj, ile pisze? Output 19,5 V, 3,34 A. No będę chciał go sobie do czegoś wykorzystać. Ja sobie go sprawdzę, czy on w ogóle działa miernikiem. W tym celu podłączę sobie tutaj do zasilania kabel, ale najpierw może zrobić inaczej. Najpierw podłączę do zasilacza wtyczkę. Ok, wtyczka podłączona. Tu jest dioda, z tego co widzę. Zobaczymy najpierw, czy się zaświeci dioda. Jeżeli się zaświeci, to znaczy, że będzie działał. Uwaga. Jest, świeci dioda. Czyli, że zasilacz niby jest sprawny. Podejrzewam, że kabel był uszkodzony. Wiadomo, jak to sklep komputerowy, to ma pewnie tam jakieś zwroty, czy takie inne sprawy. To teraz sobie sprawdzimy miernikiem. Jeszcze nawet dioda trzyma, bo kondensatory trzymają całe to napięcie. Dlatego trzeba uważać. Dosyć ostro. Ja sobie go obrócę na drugą stronę. I tutaj spróbuję pomierzyć miernikiem, jakie jest na wyjściu napięcie. Postaram się, żeby ten zasilacz nigdzie nie dotknął żadnej metalowej części, tak jak to kiedyś pokazałem stopniarką. Dobra, słuchajcie, podłączone, widzę, że się świeci. Sprawdzimy to miernikiem. 19,5 V powinien mieć na wyjściu. Stawię sobie 600 V. I teraz tak. Obudowa to będzie na pewno masa. Masa i sprawdzę sobie ten tutaj pin.
19,8 V. Zasilacz jest prawdopodobnie sprawny, kwestia tylko sobie dolutowania kabelków. Super sprawa. I teraz coś takiego. Mam taką przetworniczkę, że ona na 5 V jest tutaj. A mogę podłączyć chyba do 30 V, czy jakoś tak. Czyli ten zasilacz, generalnie jakbym podłączył do tej przetworniczki, to będę miał zasilanie 5 V. Czegoś tam, nie? Fajna sprawa. No i co? I chyba to by było na tyle. Zasilacz sprawny, delowski. Dorobić tylko mu jakieś kable. Albo nawet jakby posłużył do zasilania takiej oto lutownicy. Też by się nadał, podejrzewam. 3,34 A, 19,8, no 20 V. No to mamy ponad 60 W mocy. A tak z ciekawości zobaczę, ile ten zasilacz ma wat. Bo mam jeszcze delowskie takie, które mają po 130 W. To są już takie naprawdę dosyć mocne. Ten akurat ma... Gdzieś tu powinno pisać 65 W. Widzicie, pisze 65 W. Prawie idealny do zasilania takiej lutownicy T12. Także polecam Wam, ja sobie odłączę od zasilania to wszystko. Jeszcze raz, na koniec. Benzyną otwarcie takiego zasilacza jest po prostu pestka. Ja w to nie wierzyłem. Polecam każdemu, kto chce otworzyć zasilacz, zaopatrzenie się w 1,5-litrową butelkę benzyny na stacji. Zapłacicie tam około 10 zł, czy nawet mniej. Ale otwieranie... I właśnie, jeszcze nasuwa mi się taka myśl. Czy taką benzynę można wykorzystać do otwierania innych obudów plastikowych, które są klejone? Myślę, że tak. Nawet jakieś obudowy telefonów nieraz są mocno sklejone. Także można tutaj użyć benzyny, żeby rozkleić jakąś obudowę. To nie jest głupi pomysł. I mam nadzieję, że Wam się to kiedyś przyda. Ta cenna wskazówka, którą mi ktoś przekazał w komentarzu na YouTubie, a ja przekazuję ją w formie takiej już bardziej wizualnej. Trzymajcie się, pozdrawiam.